Częste pytania i obawy pacjentów i ich opiekunów dotyczą obsługi sprzętu medycznego oraz postępowania w przypadku braku prądu. Przede wszystkim należy pamiętać, że w przypadku objęcia opieką pacjenta wentylowanego w warunkach domowych, personel poradni zobowiązany jest do przeprowadzenia szczegółowego szkolenia i instruktażu z zakresu obsługi sprzętu medycznego. Urządzenia do domowego użytku są celowo skonstruowane w taki sposób, aby ich obsługa przez opiekuna i pacjenta była jak najprostsza. Najczęściej sprowadza się ona do włączenia i wyłączenia urządzenia. Urządzenia medyczne, takie jak respirator, koncentrator tlenu czy ssak elektryczny, wymagają zasilania w energię elektryczną. W przypadku nagłego braku zasilania nie ma powodu do niepokoju związanego z brakiem działania respiratora. Ponieważ w zależności od modelu, urządzenie posiada wbudowaną lub zewnętrzną baterię, która przejmuje zasilanie w przypadku przerwy w dostawie prądu przez minimum 4 godziny. W trakcie szkolenia wstępnego każdy pacjent i rodzina są informowani przez koordynatora poradni o postępowaniu w przypadku wystąpienia awarii lub braku zasilania. Każde zgłoszenie nieprawidłowości pracy urządzenia personel traktuje priorytetowo i w trybie pilnym podejmuje działania tak, aby najszybciej rozwiązać problem lub dostarczyć sprawny sprzęt do pacjenta. Co ważne, pacjenci i opiekunowie pacjenta posiadają numery kontaktowe do zespołu medycznego i pozostają z zespołem w stałym kontakcie, mogąc w każdej chwili poinformować o wystąpieniu nieprawidłowości urządzenia lub omówić wątpliwości związane z działaniem sprzętu medycznego.